czego potrzeba? Pieniędzy, czasu i pogody, żeby można było gdzieś podróżować. Cześć, 5 lipca 2024 roku, piątek, godzina 18:50 równo, temperatura 21 stopni, wiatr około 12 do 15 km na godzinę. Miarka mi spadła, trochę jednak dziwnie, ale wieje i zmuchnęło mi z motocykla. Słuchajcie. Przyjechałem dzisiaj w takie miejsce, jak tam widzicie, mam nadzieję, że widzicie w tle, jest port lotniczy we Wrocławiu, wybudowany ten akurat na Euro 2012 w Polsce, czyli ma już 12 lat, jest planowana jego dalsza rozbudowa. Ja przyjechałem tutaj, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak prezentuje się na moim nowym motocyklu, na moim mule, czyli Suzuki DL650 V-Strom, ten mój dryback SW Motec 700, SW Motec dryback 700. I on wygląda mniej więcej tak na motocyklu. O, przejdę na drugą stronę. Wygląda idealnie i pasuje idealnie. Bałem się, że będę musiał dokupić do niego mocowania na sakwy albo na tak zwane kufry, tak? Na kufry, ale on tu fajnie się akurat złapał od uchwytu na tego seta do stopki pasażera, no i tutaj od płyty do kufra tylnego, centralnego. Także nic nie musiałem robić, z tej strony tak samo i tutaj troszkę inna konstrukcja, ale dało radę, złapało. I tak jak widzicie, mocowanie działa, można na to jeszcze oczywiście zamontować rollback. Ja posiadam dwa duże rollbagi 50 i dwa rollbagi 30 z Rebel Horna. Idealnie się spinają w tym miejscu. Także można sobie spokojnie tutaj załadować te bagaże dodatkowe, wyprawowe. Tworzy się fajne oparcie. Jeśli chodzi o mnie, to miejsca jest dość, nie wypycham je do przodu. Także jest super, no. Czego potrzeba? Pieniędzy, czasu i pogody, żeby można było gdzieś podróżować. Takie są plany i marzenia. Oczywiście życie je zweryfikuje. Może się uda, może się nie uda. Może się uda połowicznie, zobaczymy, nie spinam się, na luzie i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie spod portu lotniczego we Wrocławiu imienia Mikołaja Kopernika. Nie wiem, dlaczego we Wrocławiu jest port imienia Mikołaja Kopernika, no ale jest, no i niech sobie będzie. No i pozdrawiam Was jako nienawiedzony Dajstar, a Moto Samotnik na dalszej kontynuacji mojej historii motocyklizmu. I teraz kontynuuję to z Suzuki V-Stromem. Jest to 650. Pozdrawiam Was. Cześć, mała dogrywka odnośnie ładunków bagażowych przewożonych na nowym motocyklu, na moim mule.
jako motosamotnik. Chciałem wam pokazać, jak mam zamontowany na moim Suzuki DL650 rollback, żebyście mogli sobie porównać, jak to wyglądało na Daystarze, a jak to wygląda na Suzuki. I tak oto wygląda pojedynczy rollback. No, tam nie jest w pełni wypełniony, więc trochę wygląda jak flak. Ale tu spokojnie można by jeszcze jeden na to zamontować. Fajnie, że te nie musiałem dokupywać mocowania do sakw, że mam gdzie złapać, prawda? Tutaj tył mam złapany do uchwytu na kufer centralny, a tutaj do uchwytu na seta. I tak to się prezentuje. Ładniej by było, jakby był wypełniony do końca. No, ale akurat nie miałem tyle rzeczy, mam tylko tyle, więc tak to wygląda.